szykują się powoli. Zdaje się, że to jest samolocik, który będzie holował szybowce. A tak w ogóle to jestem na lotnisku w Laszam. Obecnie znajduje się to tutaj lotnisko klubu szybowcowego. A wcześniej nie zauważyłem tego, ale na tej ławeczce jest napis upamiętniający Mark Butwiński. Zakładam, że to jakiś Polak. Za chwilę wejdę do korytarza tego lotniska i tam są zdjęcia z II wojny światowej. No, jestem teraz w tym korytarzu. Na ścianach znajdują się właśnie te zdjęcia, które będę fotografował i pokażę, ponieważ może ktoś się tym zainteresuje. Ktoś kiedyś mnie nawet prosił o to, tak jak wspomniałem już, żeby porobić te zdjęcia, ale nie miałem czasu, a dzisiaj tutaj jestem, więc te zdjęcia zrobię sobie i zamieszczę w formie takiego filmiku właśnie krótkiego na YouTubie, a żeby były dostępne. O właśnie, tutaj widać, że po wojnie na okolicznych polach były składowane po prostu te samoloty używane w czasie działań wojennych, między innymi te bombowce Moskito. Tak, o, tutaj są nasi bohaterowie. Ja już tutaj byłem i kręciłem filmiki na temat Laszam, więc nie będę się powtarzał. Zaraz wrzucę te zdjęcia. Lubię tu przyjeżdżać na to lotnisko. Może uda mi się złapać jakieś startujące szybowce. Byłem w tej kantynie przed chwilą i ten, no i tak wchodzę, tam brać ta lotnicza siedzi, patrzy się na mnie. No ja z wykrywką latałem, więc trochę wyglądam tak nieciekawie, ale ogólnie chyba miałem, miałem na sobie tą czapkę tutaj, o. Ja ją kupiłem w Normandii, to jest z takiego miejsca, gdzie po prostu był desant prowadzony na te plaże normandzkie. To akurat nie była plaża, to była grupa dział, gdzie desant przeprowadzono na szybowcach, na czym się dało. Wszystko co latało tam poleciało. No i tą czapeczkę sobie tam kupiłem wiele lat temu, no i wlazłem na głowie z tą czapeczką do tej kantyny, chyba dlatego tak się na mnie patrzyli wszyscy, no ale to może mi się zdawało po prostu.